przyszłym tygodniu radni ponownie powrócą do tematu podwyżek cen biletów w MPK. Dyskusję nad tym projektem uchwały, podobnie jak i sesję, trzeba było przerwać z powodu późnej pory. MPK argumentuje, że podwyżka cen biletów jest konieczna. Opłaty nie były podnoszone od 4 lat, w przeciwieństwie do cen towarów i usług, które znacznie wzrosły. Około 10% podwyżka będzie dotyczyć tylko cen biletów jednorazowych. Ceny biletów miesięcznych pozostają bez zmian. To jest kolejna podwyżka, proszę Państwa. Wysoka Rado, to jest kolejna podwyżka. Przed momentem zabraliście Państwo mieszkańcom część dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Teraz mówimy o podniesieniu ceny za bilety zarówno w strefie pierwszej, jak i w strefie drugiej. Ja chcę wiedzieć, jakie to konsekwencje spowoduje. Szanowni Państwo, tak, no podwyżka jest. Jest, nie ma o czym dyskutować, Panie Dyrektorze Stanisławie Bębenku. Po prostu podwyższyć musicie, bo nie potraficie się dogadać, a miało być tak dobrze, wspaniale z gminą Chełmiec. Przejeżdżacie pustym taborem, nie zabieracie pasażerów. Miało dojść do porozumienia, kasa miała być wspomożona budżetu gminy Chełmiec. No na dzień dzisiejszy chyba fiasko z tej rozmów jest. Pojawiły się także opinie, że podwyżka jest jak najbardziej uzasadniona i nie będzie dotyczyć mieszkańców Nowego Sącza. Ta podwyżka naprawdę nie dotyczy mieszkańców miasta Nowego Sącza. To, co Państwo, czy niektórzy z Państwa używają tutaj argumentów, są argumentami nieprawdziwymi. Nie ma znaczenia, ile ludzi wie o Kalce Sądeczanina. Każdy sądeczanin z Kalce Sądeczanina może skorzystać. Jak nie korzysta, to jest jego wybór. A Kalca Sądeczanina zwolnia go z kosztów związanych z MPK. Wzrost cen papierowych biletów normalnych, który proponowany jest w tej uchwale, a dotyczy przejazdów, przypomnę, jednorazowych, wzrost o 10 groszy, to jest wzrost na poziomie w ujęciu procentowym wynosi to 7%. Zatem taką zmianę cen trudno w mojej ocenie nawet nazwać waloryzacją. Jest to, inaczej mówiąc, częściowa waloryzacja. Z kolei radny Michał Kądziołka zwrócił uwagę na fakt, że podwyższenie cen biletów może spowodować, że zmniejszy się liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej. Za komunikację miejską w polskich miastach nie płacą tylko i wyłącznie osoby, które z niej korzystają. I szacuje się, i to można sobie sprawdzić, że wpływy z biletów pokrywają około 50% kosztów utrzymania publicznego transportu. I wydaje się, że najłatwiejszym sposobem na rozwiązanie problemów jest podniesienie biletów. Ale wcale tak nie jest. Radni nie podjęli jednak decyzji w sprawie zatwierdzenia podwyżek. Sesję z powodu późnej pory przerwano. Jej kontynuacja odbędzie się w najbliższy wtorek.